Minęła 19:30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, piątek 1 lutego 2013 roku. Dziś będziemy rozmawiali o Ibizie. Jest to trzecia co do wielkości ludności wyspa Hiszpanii. Uprawia się na niej m.in. oliwki i migdały. Przez wiele lat odwiedzana przez hipisów. Znajduje się na niej także wiele popularnych klubów muzycznych. Oglądacie Kompas Talk. Jak mocno reggae gra na Ibizie i czy wielu rastamanów przyjeżdża dla tej muzyki? Zapraszam na Kompas Talk na żywo w internecie. Kompas.org.pl. A moim gościem jest dzisiaj Mad Mike, muzyk reggowy. Witaj serdecznie. Witam serdecznie. Jak było na Ibizie? Na imprezie? Na imprezie. Słonecznie przede wszystkim. Słonecznie. Kolorowo i wesoło. To była twoja pierwsza wyprawa na tą wyspę? Nie, to była moja druga wyprawa na tą wyspę. Byłem w 2011. Rok później pojechałem do pracy. I co robiłeś? Pracowałem za barem w reggae barze, czyli w miejscu, w którym jest grana reggae muzyka non-stop, czyli coś, co kocham, lubię, więc trafiłem idealnie. Specjalne reggowe drinki się zdarzały? Specjalne reggowe drinki o nazwach Reggae Sunsplash, Bob Marley i tak dalej. Dużo osób przyjeżdża specjalnie na Ibizę, żeby posłuchać muzyki reggae? Żeby posłuchać muzyki reggae, ciężko powiedzieć, ale żeby posłuchać w ogóle muzyki, to przyjeżdża bardzo dużo osób. Pamiętam, jak spotkaliśmy się jakieś 2-3 tygodnie temu, mówiłeś, że jesteś naładowany bardzo pozytywną energią po przyjechaniu z tej wyspy. Co tam jest takiego pozytywnego? Co jest pozytywnego? Przede wszystkim wiesz, ludzie, którzy przyjeżdżają cały czas, przyjeżdżają wszyscy na wakacje, więc wszyscy są uśmiechnięci, weseli, przychodzą do ciebie, proszą, załóżmy jakieś drina czy piwko i uśmiechają się do ciebie z pozytywną energią, więc ładujecie to cały czas. Czy zdarza się tak, że ludzie przychodzą po to, żeby na przykład pograć na bębnach, czy biorą ze sobą instrumenty? Tak, tak, są takie miejsca. Jest na północy wyspy jest miejscówka, która nazywa się Beniras. Tam co niedzielę jest pożegnanie zachodu słońca, co jest kulturą na Ibizie generalnie, żegnanie słońca codziennie. Tam spotyka się około 500 bębniarzy, ogniska, jakieś tańce szalone. 500 bębniarzy? Do 500 bębniarzy bywa, tak. Rany, to musi być niesamowite widowisko. Cała plaża z ludźmi, którzy grają na bębnach, no jest niesamowicie naprawdę. Pada deszcz czasami? Cztery razy padał przez 4 miesiące. Ty na tę wyspę wybrałeś się nie sam. Byli także twoi inni przyjaciele, którzy także słuchają muzyki reggae, między innymi Krzaku. Tak, DJ Krzak, oczywiście Zjednoczenie Sound System. Razem pracowaliśmy w tym samym barze. A wieczorami robiliście jakieś sound systemy, imprezy? W niedzielę robiliśmy sound system i codziennie ktoś tam przychodził do nas grać. Co niedzielę mamy takie Rasta Barbecue, gdzie przyjeżdża tam 5-6 DJ i trochę ludzi, którzy śpiewają i jest taka mała imprezka. A skąd ludzie przyjeżdżają na Ibizę? Oj, z całego świata. Skąd tylko chcesz. Poznałem ludzi z Australii, z Afryki, z Nowej Zelandii, Ameryki. Zewsząd. W ciągu dnia bywało, że chodziłeś na plażę? Nie, no pracowałeś na plaży. Pracowałem na plaży generalnie, więc chciał, nie chciał, byłem na plaży. Aczkolwiek no, cały czas gdzieś tam wiesz, się chodzi. Tam jest, to jest miejsce przygód. Jak to się stało, że trafiłeś na Ibizę? Wiesz co, mam znajomego Andrzeja, Mr. Fish, Selecta, który jest właścicielem tego baru. I zapraszał mnie tam od kilku lat. Jakoś nie mogłem się zdecydować i w tym roku, w zeszłym w zasadzie, bo to już mamy 2013, zbieg okoliczności sprawił, że tam się znalazłem, zostawiłem pracę. W ciągu 2 tygodni się spakowałem i pojechałem. I naładowałeś akumulatory? Naładowałem akumulatory. Bardzo. Polecam wszystkim. No dobrze, to zobaczmy w takim razie, jak wyglądała ta twoja podróż. Rzućmy okiem na twoje zdjęcia. Co tutaj widzimy? Tu widzimy Ibiza Town, przez lokalnych zwanych Ewisą. Jest tam jakieś tam schodki niedaleko zamku. To jest plaża niedaleko baru, w którym pracowałem. Wzburzone morze, co się rzadko zdarza. To jest Jamaison, artysta z Jamajki, który pojawił się czołówka z sceny jamańskiej, który pojawił się tam na Ibizie, przyjechał specjalnie do nas. To jest Cala Conte, przepiękne miejsce, gdzie można oglądać wspaniałe zachody słońca. To jest niedaleko mojego mieszkania. Wychodziłem przed dom, miałem taki piękny widoczek. Przepiękne. No, codziennie. To jest Cala Salada, wspaniała plaża na północy wyspy. No, moje ulubione miejsce, jeśli chodzi o plażowanie i kąpiele. Oglądacie Kompas Talk. Kompas Talk reggowy dzisiaj z Mad Mike'iem. Czy Ibiza zainspirowała cię do napisania jakiejś piosenki?
Tak, wróciłem stamtąd i większość rzeczy, które piszę, mają takie, wiesz, słoneczne wybrzmienie. Trochę afrykańskich rzeczy regowych, ale wszystkie są bardziej takim słonecznym, durowych tonacjach, czyli tych wesołych. Na twoich zdjęciach widziałem przepiękną plażę i bardzo czystą wodę. Mm-hmm. Tak, woda jest czysta, ponieważ Morze Śródziemne cały czas, prawda, jest ten przepływ, plaże są piękne. Co prawda, na północy wyspy dużo plaż jest usypanych. Dużo piasku, który jest na plażach, jest po prostu dowożony co roku, ponieważ sztormy ten piasek ściągają. Podłoże jest skaliste, normalnie. A jeśli chodzi o muzykę, bo na początku mówiłem o tym, że jest wiele popularnych klubów muzycznych. Mm-hmm. Jaka muzyka gra na Ibizie? No głównie jest to elektronika, DJ typu Skrillex i tak dalej, aczkolwiek zdarzają się perełki z muzyką akustyczną w jakichś takich mniejszych miejscach, gdzie przyjeżdża właśnie dużo hipisów, różnych ciekawych ludzi, muzyków z całego świata. Można znaleźć analogowe brzmienie również. Załóżmy, że ktoś teraz ogląda nasz program, spodobały mu się twoje zdjęcia, chciałby wybrać się na Ibizę. Co jeszcze na Ibizie może ciekawego zobaczyć? No oprócz takiej Ibizy, którą gdzieś tam kreują media, czyli wielka impreza, prawda, i wielkie kluby, można znaleźć dużo dzikiej natury, szczególnie na północy. Wiesz, są plaże, gdzie w ogóle nie ma ludzi. Wjeżdżasz na plażę, gdzie są olbrzymie skały. Wiesz, siadasz i medytujesz. No. Można tego doświadczyć. Zdarzało ci się medytować? Tam. Tak, bardzo często. Mhm. Bywałem w takich miejscach. No możesz spotkać bardzo dużo ciekawych ludzi przede wszystkim, bo ja też tam po to byłem między innymi, nie? Najróżniejszych. Z całego świata. No. Jeśli pozwolisz, to za chwilę wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o cenach, jakie są na Ibizie, ile kosztuje mieszkanie, no bo pewnie przez te cztery miesiące, tak? Musiałeś mieszkać nie w hotelu, wynajmowałeś mieszkanko, tak. No tak, a Hiszpania uznawana jest za bardzo drogą, więc o tym za chwilę porozmawiamy. Jeśli macie pytania do naszych rozmówców albo chcielibyście wystąpić lub zasugerować, kto mógłby wystąpić w naszym programie, zapraszamy do kontaktu kompastok@kompas.org.pl. Pod tym adresem e-mail czekamy na wasze zgłoszenia. No dobrze, to rzućmy w takim razie okiem na kolejne zdjęcia Mad Mike'a z gorącej Ibizy. To jest graffiti w naszym barze, w którym pracowałem, Global Reggae Bar. Zrobiony przez artystę z Holandii. To jest impreza, która nazywa się Namaste. Ona jest chyba od 11 lat już robiona w każdą środę. Na Ibizie przyjeżdża właśnie, to jest takie typowo hipisowskie miejsce. To jest klub Amnezja, jeden z takich najbardziej popularnych klubów na Ibizie. Codziennie jest coś. DJ z całego świata. Akurat tu trafiliśmy na koncert Public Enemy, którzy odwiedzili nas, legendy rapu odwiedziły nas w barze, zaprosili nas do klubu. Backstage. Było wesoło. Bardzo ładne zdjęcia, bardzo ciekawa przygoda. No to teraz o tych pieniądzach, bo one są nieodłącznym elementem podróżowania. Ile kosztuje wynajęcie, no nie wiem, mieszkania? Wynajmowałeś apartament, mieszkanie? Ja wynajmowałem taki apartament. Wiesz, jeśli wynajmujesz to odpowiednio wcześniej, to można za 350 euro, za 400 euro można wynająć apartament. Miesięcznie? Miesięcznie, tak. Czyli to jest 1600 zł. 1600 zł, ale prawda, jak tam pracujesz, wiesz, mieszkasz w dwie osoby, to spokojnie. Na luzie. A ile można zarobić? Różnie, wiesz, znam ludzi, którzy tam zarabiają, wiesz, po 5000 euro, można zarobić 1500, można zarobić więcej, zależy, wiesz, gdzie pracujesz, prawda? Mhm. Są miejsca, gdzie mam koleżankę, która pracowała w takim bardzo ekskluzywnym klubie Ocean's Beach Club i potrafiła jednego dnia zarobić tam 4000 euro, bo był jakiś szejk z Arabii Saudyjskiej, który po prostu dawał takie napiwki. No. A jeśli chodzi o zakupy, no to nie wiem, jeśli chcemy kupić chleb na przykład, to ceny są porównywalne tak, jak w Polsce? Duża bagietka kosztuje 1 euro, więc są to 4 zł, a na przykład salami, paczka, taka jak u nas, tam kosztuje 1 euro, u nas kosztuje na przeliczenie 2 euro, więc bywa taniej. Mhm. Aczkolwiek ceny w klubach są wysokie dosyć. Nie? Na przykład w tym klubie Amnezja, który w zdjęciu tutaj widzieliśmy wcześniej, w butelkach wody kosztuje 12 euro. 12 euro? 12 euro. Rany, strasznie drogo. Pamiętam, że byłem w Paryżu chyba kiedyś w takim klubie, w Paryżu albo w Brukseli, gdzie wejście kosztowało, nie, piwo kosztowało 10 euro. Mm-hmm. Łapaliśmy się za głowę, jak to możliwe, że tak drogo, ale woda mineralna za 12. Woda mineralna za 12 zł, piwko też mniej więcej w tych samych cenach, drinki za 15,
do 20 nawet euro. Aczkolwiek są miejsca, prawda, gdzie te mniejsze przede wszystkim, gdzie możesz kupić, nie wiem, za 6 euro drinka. Prawda? A Bob Marley, drink Bob Marley ile jest wart? 10 euro. A 10 euro. Tak, a najbliżej jest również plac Bob Marley, bo Bob Marley chyba w 69 albo jakoś na początku lat 70 grał na Ibizie. Jest plac, który się nazywa Bob Marley Square. Jeśli chcemy się wybrać na weekend albo na tydzień na Ibizę, na tydzień, to ile potrzebujemy pieniędzy? No myślę, że z 3000, może w 3000. Złotych? Można się zamknąć. Jeśli chcesz poimprezować, to 4000. Gdzieś tak. Dobrze, to za chwilę, jeśli pozwolisz, porozmawiamy o tym imprezowaniu. Sprawdzimy, jak gorąca jest Ibiza. Ja tymczasem zapraszam Was do kontaktu kompas.org.pl. Zapraszam także do wchodzenia na naszą stronę internetową, gdzie możecie dodać zdjęcia ze swojej podróży i podzielić się tymi zdjęciami z innymi. No dobrze, to jak imprezuje Ibiza? Czy to jest impreza, która zaczyna się o, nie wiem, 19, o 23, czy może trwa cały dzień? No tam trwa cały dzień. Wiesz, większość ludzi, którzy tam przyjeżdżają, są to głównie Anglicy, wiesz, Niemcy, Anglików jest najwięcej, oni przyjeżdżają typowo na Ibizę się zabawić. Ale są też ludzie, którzy przyjeżdżają we wrześniu na przykład i przyjeżdżają sobie pochillować, bo też są miejsca, gdzie możesz sobie spokojnie odpocząć. Aczkolwiek no, tam impreza trwa cały dzień. Kiedyś większość klubów tych wielkich była otwarta 24 godziny na dobę. Zmienili to prawo, ponieważ rzeczywiście narkotyków jest tam dużo. Dużo? Tak. No Ibiza z tego też słynie. Że ludzie tam siedzieli, bywali przez cały tydzień i było dużo jakichś tam, wiesz, zgonów, bo też takie rzeczy się zdarzały i zmienili to prawo, że kluby są otwarte od którejś do którejś. Później większość ludzi się przenosi na jakieś aftery, gdzieś w jakieś inne miejsca albo before party. A rano imprezują na plażach. Tak to wygląda. Leżaki na plażach? Leżaki na plażach, fajne parasole, wiesz, z palm. Aczkolwiek mówię, no od tego wszystkiego można też się ustrzec, zależy jakim jesteś człowiekiem, wiesz, co reprezentujesz. W Warszawie też możesz mieć imprezę 24 godziny na dobę, jak chcesz. Kompas.org.pl. Oglądają Państwo cały czas Kompas Talk, pierwszy internetowy talk show podróżniczy, w którym rozmawiamy o podróżowaniu. Wrócisz jeszcze na Ibizę? Mam plan, w tym roku. W tym roku chcę wrócić, popracować, posiedzieć. Poznałem bardzo dużo wspaniałych ludzi, którzy przyjeżdżają tam co roku też do pracy. I gdzieś tam, wiesz, utworzyło się jakieś takie fajne wspólne grono. Cały czas jesteśmy w kontakcie na Facebooku i na pewno się tam pojawię. Wielu moich rozmówców, którzy opowiadają o różnych miejscach na świecie, może nie tak bliskich jak Ibiza, bardziej odległych, Malezja, wspominają, że przeżywają, wracając do Polski, szok kulturowy. Czy tobie po powrocie z Ibizy towarzyszyło takie uczucie? Wiesz co, no, ja znam to uczucie generalnie. To jest permanentne generalnie, jakaś nasza, wiesz, narodowa bolączka. No, ludzie są raczej, nie są pozytywnie do ciebie nastawieni. Tam wszyscy się uśmiechają, prawda? To widać w wielu miejscach na świecie, to nie jest tylko Ibiza, prawda? Nawet jak do Afryki pojedziesz, to wracasz, ludzie, którzy nie mają pieniędzy, są uśmiechnięci. U nas wszyscy mają zwieszone głowy, niestety. No właśnie, w poniedziałek w Kompas Talku będziemy rozmawiali właśnie o Afryce z Dorotą Wasilewską, która jest pilotką wycieczek zagranicznych i o tym uśmiechu też będzie opowiadała. No to co, apelujemy do Polaków, żeby się więcej uśmiechali do siebie? Oczywiście, wszystkim to gorąco polecam. Szczególnie na ulicach. Dokładnie. Dziękuję bardzo za spotkanie, mam kilka prezentów. Po pierwsze nasze podziękowanie, każdemu dajemy takie nasze podziękowanie za to, że wziąłeś udział w programie. Dziękuję bardzo. Płyta Skokami ku wolności 2 z 5. festiwalu Nie Zabijaj. To już legenda. Legenda. Więc mam nadzieję, że parę regowych zespołów ci się spodoba. No i mam jeszcze zaproszenie na wystawę aktów Patryka Martusia oraz na nasze trzecie Oko Podróżnika. Będziemy rozmawiali m.in. o Korei Północnej. Dziękuję. Więc tym bardziej zachęcam cię do odwiedzenia Aroma Espresso Bar 9 lutego. Będzie też o czym tam będzie? O Etiopii, no i o wielu innych krajach. Zapraszam na kompas.org.pl, tam znajdziecie więcej informacji. Mad Mike, muzyk regowy, mogę tak śmiało powiedzieć? No, możesz powiedzieć. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Planujemy też zrobić coś takiego jak Kompas Music, to będę się jeszcze w tej sprawie odzywał. Będziemy chętnie chcieli prezentować twórczość alternatywną właśnie za pośrednictwem Kompasu. Dziękuję za zaproszenie. Dzięki, do zobaczenia.
Mad Mike, ja mówię do zobaczenia, Tomasz Słodki, widzimy się na Kompasie i w internecie już po weekendzie. Dobrego weekendu, dobrego odpoczywania i Patryk, zdrowiej!